Dzisiejszy fragment psalmu responsoryjnego, który daje nam Kościół, to psalm dla ludzi wątpiących, dla ludzi, którzy źle się mają, dla ludzi, którzy widzą szklankę w połowie pustą. Bo to jest psalm, który mówi o tym, że Bóg jest z tymi, którzy zwracają się do Niego, którzy Mu ufają, którzy ufają Mu szczerze i wzywają Go szczerze. Jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i łaskawy we wszystkich swoich dziełach. No ale w naszym życiu bardzo często jest tak, że to, o co prosimy, wcale się nie spełnia. Prosimy o konkretną rzecz A, a otrzymujemy rzecz B. Albo nie dostajemy nic, o co prosimy, bo na przykład ktoś bliski umiera. Taka refleksja w doświadczeniu osobiste. Staraliśmy się o drugiego syna przez długie lata i okazało się, że jest w drodze, że zdąża do nas. No ale potem się okazało, że ma zespół Downa. Skłamałbym, gdybym powiedział, że ten psalm był moim psalmem. To raczej byłby protest song wobec tego, co Bóg nam zgotował. Ale patrząc teraz z perspektywy kilku lat, widzę, i to nie jest ściema żadna, tak jest naprawdę, że jego obecność, obecność naszego Antosia w życiu bardzo dużo nam dała. Oczywiście plany, pomysły, nadzieje, które mieliśmy przed jego przyjściem na świat, poszły w zupełnie innym kierunku, ale poszły w innym kierunku i nadal idą w innym kierunku. A to, co od niego dostajemy, jest być może tym, czego potrzebowaliśmy tak naprawdę najbardziej. I dlatego Bóg usłyszy wołanie tych, którzy cześć Mu oddają. Jest blisko tych, którzy wzywają Go szczerze. Myślę, że to jest najlepsze życzenie na dzisiaj. Wzywajmy Go szczerze.